Dzień dobry. Dobrze was widzieć. Dobrze, że jesteście. Ja na samym początku chcę wam pogratulować tego pięknego miasta i powiedzieć wam jedną rzecz, która jest bardzo ważna dzisiaj, kiedy prezydent Warszawy mówi wam tutaj o wolności, o bezpieczeństwie. To miasto jest wasze. To wy je zbudowaliście swoją ciężką, codzienną pracą. I nigdy, nigdy nie dajcie sobie wmówić, że to miasto jest czyjeś. Albo że Polska jest własnością rządu. Ona jest waszą własnością i to na zawsze zapamiętajcie. Ja dzisiaj byłem w jednej z tutaj z podolsztyńskich wiosek, w gospodarstwie, u młodego rolnika, który za miesiąc ma wesele. Więc wszystkiego dobrego już dla pana młodego od nas wszystkich i dla pani młodej, której nie było, ale będzie. Ale ten młody człowiek powiedział jedną zasadniczą rzecz. I po kolei. Skończył szkołę średnią, technikum, poszedł na studia, skończył studia wyższe. Jest wykształconym rolnikiem, został na wsi. I mówi tak, codziennie modlę się o to, żeby wyjść na zero, żeby nie dokładać do prowadzenia gospodarstwa. I tutaj rodzi się pytanie, czy taki człowiek może czuć się wolny i bezpieczny? To jest jedno zasadnicze zaprzeczenie tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Bo on się nie czuje ani wolny, ani bezpieczny. Jest zniewolony strachem, bezradnością rządu, jest zniewolony potęgą firm, które go wyzyskują, które nie boją się polityków, którzy dzisiaj rządzą naszym krajem. Kompletnie. Mówi tak. Ma pełne magazyny pszenicy. Chleb w sklepie jest 25% droższy niż w tamtym roku. Pszenica jest tańsza o 50%. Rozumiecie to? Ja też tego nie rozumiem. Zarabiają wszyscy, tylko nie on. I ta wieś staje się pusta z młodych ludzi, którzy wyjeżdżają, opuszczają ją. On powiedział tak. Poszedł na studia, bo chciał mieć bezpieczne i spokojne życie i chciał na wsi normalnie żyć. Ale to nie jest tylko problem polskiej wsi. To jest też problem polskich miast. Bo polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa nie tylko żywnościowego. Nie tylko. Bo co ci młodzi ludzie mają wszyscy przyjechać do miasta i tutaj zasilić? Te piękne miasta. Ale wioski też są piękne pod Olsztynem. I tutaj też muszą żyć ludzie. Ale jak tam żyć, kiedy on mówi, on jest młody, ale jak może czuć się wolna jego matka i ojciec, kiedy transport publiczny na polskich wioskach już kompletnie nie funkcjonuje. Do sklepu jest 10 kilometrów. Żeby iść po herbatę albo po cokolwiek, jak zabraknie w domu. To jest jeden wielki step i za chwilę to będzie jedna wielka własność potężnej jakiejś firmy, która to przejmie. A później narzuci wam bardzo wysokie ceny za żywność tu, w miastach. Bo dzisiaj PiS zabił normalną konkurencję. Otworzył granice na przywóz żywności, a młodzi ludzie
się po prostu boją, bo to, co nas zabija na polskiej wsi, to niepewność. I zobaczcie, Rafał Trzaskowski mówił tutaj o młodych ludziach, którzy powinni się angażować w życie polityczne. Widzieliście, co robią ze mną media publiczne od tygodnia? Widzieliście? Ja to przetrwam i ja przetoruję drogę dla innych. Mnie i ludzi Agrounii nie położą i będziemy razem. Stał się czarny sen, coś, czego oni nie chcieli nigdy. Czyli ludzie, którzy się różnią w jakiś sposób. Ale chcą silnej Polski, bezpiecznej, takiej, żeby ludzie tutaj się czuli wolni. Ale jeszcze o młodych ludziach, którzy też na polskiej wsi. Jak mają czuć się wolni, kiedy tak jak ja, chcąc skończyć liceum, miałem jeden autobus, który dowoził mnie do niego 20 kilometrów. I nieważne, czy to było, czy lekcje się zaczynały o 8 czy o 11. Trzeba było wyjechać o 7:05 z wioski i koczować w mieście powiatowym. Wiecie, jak ja się czułem? Wiecie? Jak tułacz, któremu nic się nie należy od tego państwa. A państwo jest od tego, żeby o nas dbało, żeby dawało nam też tą świadomość, że ono jest nasze, a nie polityków, którzy sobie je zawłaszczyli. Brawa, drodzy państwo. I dzisiaj wolność, która musi być wpisana też w nasz charakter. Musimy razem o tą wolność zawalczyć. Razem. Inaczej jej nie będzie. Ja sobie nie wyobrażam trzeciej kadencji PiSu. I tego, że Polski nie posprzątamy ze śmieci, które oni tutaj przywieźli przez te ostatnie lata. A ja wam gwarantuję, że to musi być nasze pierwsze wyzwanie na te 100 dni. Polskę trzeba posprzątać z wszystkich śmieci, które oni tu zwieźli z całej Europy. I trzeba sięgnąć po te środki z Krajowego Planu Odbudowy, żeby między innymi na to je wykorzystać. Ale oni zrobili z nas śmietnisko nie tylko z tych rzeczy, ale to jest ich śmietnisko nienawiści, które w nas tutaj wbili. Nienawiść jednego w drugich i nastawianie nas przeciwko sobie. Brawo, drodzy państwo. Michał Kołodziejczak przed państwem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Drodzy państwo,